mieszkańców Rapidzdroju w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi szpitala miejskiego w Rapidzdroju zwracam się z następującymi zapytaniami. Czy został rozstrzygnięty konkurs ogłoszony w dniu 20 stycznia 2020 roku na dyrektora do spraw wsparcia działalności medycznej lub czy zostało to stanowisko obsadzone poza konkursem? Jeśli tak, to proszę o podanie, kto objął to stanowisko, z jaką datą został zatrudniony, z jakim wynagrodzeniem oraz jaki okres obowiązków. Czy szpital miejski zatrudnia pielęgniarkę naczelną? Jeżeli tak, to proszę o podanie, kto objął to stanowisko, w jakiej formie podpisana jest umowa, z jaką datą oraz w jakim wymiarze czasu pracy. Proszę o podanie, z jakimi kancelariami prawnymi zostały podpisane umowy przez władze szpitala miejskiego od czasu powołania obecnego prezesa szpitala. Proszę o podanie wysokości kwot wynagrodzenia dla kancelarii prawnych szpitala z wszystkich podpisanych umów cywilnoprawnych. Ile wynosi aktualne zadłużenie spółki? Na jakim etapie są postępowania szpitala miejskiego w Rapidzdroju z pracownikami w sądzie pracy? W przypadku zakończonych postępowań proszę o podanie, czy były zasądzone i wypłacane odszkodowania bądź inne koszty. Jeżeli tak, to w jakich wysokościach? Czy przeprowadzona kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy wykazała jakieś nieprawidłowości w szpitalu miejskim? Jeżeli tak, to jakie? Proszę o szczegółową informację na temat wysokości oraz realizacji kontraktu z NFZ-em za rok 2019. Dlaczego do dnia dzisiejszego brak jest umieszczonej na BIP informacji z działalności oraz sytuacji finansowo-ekonomicznej szpitala miejskiego, skoro prezes szpitala obiecał przekazanie informacji na BIP po swoim wystąpieniu na sesji Rady Miejskiej 30 grudnia 2019 roku. W przypadku braku wiedzy przez pana burmistrza na temat zadanych pytań proszę o wystąpienie do prezesa szpitala miejskiego o udzielenie rzetelnych informacji, a następnie przekazanie mi odpowiedzi wraz z umieszczeniem na BIP. Jest jedno.